Ja, pedobus. Ojoj, nie no, pedibus. Ole ty. Siemano ludzie, stoi. Yo, siemano ludzie, z tej strony Zdzich. Nie mogę tego powiedzieć, słuchajcie. Siemano ludzie. Siemano ludzie, z tej strony Zdzichu Majster, witam. Muszę wam to pokazać, sorry, nie mogę tego powiedzieć właśnie. Ciao ragazzi! O tak, yo. Co chwilę krzyczą mi action. Okej. No, może zaczniemy w końcu tego vloga. Czekajcie. No, ludzie chcą być gwiazdami. Ale no, czy oni w ogóle mają internet? To jest pytanie. W każdym razie, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Zdzichu Majster. No, nie przeszkodzili mi. Słuchajcie, witam was z miasteczka Sirmione. Po raz czwarty tutaj jestem, jak dobrze liczę. Na pewno we vlogach z Włoch ukażą się materiały nagrane sprzed roku. I może dam wam znać, że to jest na przykład nagrane rok wcześniej, prawda? Na przykład w Wenecji byłem rok temu, raczej tutaj się nie zanosi, żebym pojechał do Wenecji. Zresztą za mało czasu mam, tak naprawdę wracam w piątek do Polski, tym razem samolotem, bo jechałem tutaj samochodem, jeżeli ktoś nie wie. No, samolotem leci się godzinę 40 minut, a samochodem tu się ciśnie 13 godzin. Różnica jest nieporównywalna. No. No i co ja mogę powiedzieć, słuchajcie. No chciałem mniej więcej jeszcze raz co niektórych tu oprowadzić po tym malowniczym miasteczku. Po dwa zdania mniej więcej. Ale nim was oprowadzę, tak naprawdę chciałem powiedzieć, że to miasteczko jest idealne dla tych ludzi, którzy pragną w spokoju dożyć końca swoich dni i chcą mieć spokój absolutny w godziwych warunkach do wypoczynku. To nie tylko chodzi o to, żeby fajnie mieszkać, tak? Żeby mieć domek ładny i trawnik przed nim i kwiatki i duperele, różne takie piękne do życia, ale żeby i okolica była malownicza. Więc na przykład góry, jezioro, w miarę jakieś fajne powietrze. I dużo, dużo takich miasteczek, gdzie człowiek może się poczuć mniej samotnie, jeżeli spędza resztę życia sam. Tak jest mniej więcej tutaj. Może jest za spokojnie co dla niektórych, ale ja na przykład już jestem takim gościem, który nie musi szaleć za każdym razem. I w sumie ja szukam spokoju i tutaj odpoczywam tak naprawdę, jak tu przyjeżdżam. Potem się nakręcam, chcę wrócić do Polski, bo wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma tak naprawdę. I jestem gotowy do działania. Ale muszę taką mieć taki mały azyl gdzieś na świecie, gdzie mogę po prostu myśleć o tym miejscu, że tam jest fajnie w tym momencie i tam bym chciał być. I to jest właśnie taka prawda, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I tutaj najlepszym rozwiązaniem, słuchajcie, są podróże po świecie jednak. Jak się mam dużo pieniędzy. Tak, osa się musi też pokazać. Jak się ma dużo pieniędzy, to uważam, że powinno się, nie mogę się skupić, słuchajcie, bo osa, powinno się podróżować po świecie. Podróżować po świecie, jak się ma dużo pieniędzy, to zwiedzać świat. Najlepiej sobie zwiedzać całą Europę, a potem od Europy, Afryka, nie wiem, Australia, chociaż to dla mnie Afryka i Australia to nie są akurat dla mnie kraje, przepraszam, Afryka kontynent, Australia też jest kontynentem, ale te kontynenty nie są dla mnie aż tak istotne, jak na przykład inne części świata, na przykład Ameryka Południowa, a już tym bardziej północna, chociaż tam są tylko dwa kraje, Kanada i Ameryka. Zwiedzajcie świat, jak macie możliwość. Chociaż to jest męczące, to potem człowiek ma takie wrażenie, że coś w życiu widział. I to jest fajne. Podróżować po świecie. Myślę, że gdybym wygrał pieniądze duże w totolotku, to właśnie tak spędzałbym czas. Podróżując po świecie, aż w końcu zacząłbym kupować sobie mieszkania albo domy w tych państwach, w których czuję się najlepiej i w których chciałbym mieć możliwość mieszkania, kiedy tylko chcę. Mniej więcej robi tak Jan Kulczyk, więc wiecie, no. Co tu dłużej mówić, no fajnie mieć swój azyl w kilku częściach świata. Jedziemy, weź
wstaję i piszę. Wlewam do siebie jak wódki kieliszek. Zapadę też dziszek, gdy w głośnikach hałas. Tu i teraz słyszysz progres na trakach. Idę przez życie, w którym reszta się lasuje. Wkurza mnie to, jak stoi za murem. Nie pragnę zysków, nie liczę na szczęście. Gdzie w twoich oczach widać, że są komercje. Ej, zupełnie serce sam sobie odpowiedz. Każdy dla siebie wyznaczy życia drogę. Twój czas przemija teraz moje 5 minut. Nie dla fejmu i znany komiksów. Stawiam na rap jak narkoman na amfę. Nie mam powodu, aby kończyć z tym rapem. Szybkowym palcem pozdrawiam lamusów. Bo nie z przymusu wpada to do usłu. Ten rap, rap na emigracji. Znów mam zaszczyt wypełniać puste kartki. Mam też szacunek, za który nic nie płacę. Ten styl.